Radio Oko. A moim i Państwa gościem jest Mariusz Dawidko, pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa i Ciebie, Piotrze. W najbliższym czasie bardzo dużo różnego rodzaju imprez i różnego rodzaju spotkań. Muzeum Żołnierzy Wyklętych również przygotowało dla mieszkańców Ostrołęki, ale nie tylko dla mieszkańców Ostrołęki, bardzo ciekawe wydarzenia i bardzo różnorodne. Tak, przede wszystkim chciałbym zacząć od Nocy Muzeów. To jest ogólnopolska akcja, może i ogólnoeuropejska. My będziemy mieli ją od 13 maja, zaczynamy od godziny 18, ciągniemy to do godziny 24. W bloku takich wszystkich imprez mamy przede wszystkim zwiedzanie wystawy stałej, wystaw czasowych, oczywiście korzystanie z wirtualnej strzelnicy, jaka jest u nas w muzeum, ale też mamy bloki filmowe. Nie będę mówił o wszystkim, bo chciałbym Państwa przede wszystkim zaprosić serdecznie do nas. Na pewno będziemy chcieli zrobić, aby ta noc była nocą rodzinną, żeby jeżeli przyjdzie rodzina do nas, mogła dobrze spędzić czas, zarówno dorośli, jak i młodzi. Także zapraszam serdecznie na 13 maja. Noc Muzeum, można powiedzieć, rozpoczyna jakby cykl naszych spotkań, bo już 19 maja o 17 u nas w muzeum będziemy mieli spotkanie z panią profesor Izabelą Łapińską. To jest autorka takiego projektu fotograficzno-historycznego. On się nazywa Ślad Pamięciowy i ten projekt jest poświęcony ludziom niszczonym przez systemy totalitarne. Więc zapraszam wszystkich na 17.00 19 maja do nas, do muzeum. I tak dalej ciągnąc, mamy coś dla w zasadzie prawdopodobnie wszystkich. Już od ponad roku ciągnie się wojna na Ukrainie i mamy specjalnego człowieka. Jest to Mateusz Lachowski, korespondent wojenny na Ukrainie. Myśmy zaprosili go do nas, aby nam mógł powiedzieć o tym ruskim mirze, który jest w natarciu. Jest to bardzo ciekawy człowiek. On od samych pierwszych dni jest na Ukrainie i relacjonuje całe bestialstwo rosyjskie. Był w Buczy, w Hostomelu, w Irpieniu, w Izjumie. Teraz siedzi prawie na pierwszej w linii w Bachmucie, więc jest to, można powiedzieć, korespondent, który balansuje na bardzo cienkiej linii, natomiast jego relacje są mrożące krew w żyłach, ściskające za serce. Nam się udało go zaprosić i będziemy mieli przyjemność go gościć w naszym muzeum 25 maja o godzinie 18 zaczynamy spotkanie. No i mamy nadzieję, że będzie nas dużo, Ostrołęczan i nie tylko, bo naprawdę warto i serdecznie Państwa na te spotkanie zapraszam. I na koniec zostawiłem taką, jakby można powiedzieć, imprezę, która ciągnie się w czasie, bo zaczynamy ją od 5 maja, a będzie ciągnęła się do 14 czerwca. I przede wszystkim jest ona skierowana do wszystkich krwiodawców. No ci ludzie to są szczególni ludzie, bo oni bezinteresownie oddają największy dar, jaki może dać człowiek drugiemu człowiekowi. Oddają krew. I dla nich mamy vouchery. Jeżeli taki człowiek pójdzie, odda krew, dostaje w stacji krwiodawstwa voucher na strzelnicę do muzeum. Oczywiście to jest voucher za darmo, ale oprócz tego, że on dostanie ten voucher, on wejdzie na tą strzelnicę i będzie uczestniczył w konkursie, więc w tym konkursie są fajne nagrody, ale to jest nasz, można powiedzieć, ukłon w stronę tych ludzi. No i oczywiście w tym całym jakby przedsięwzięciu też są miejsca, które są no jakby nagradzane fajnymi nagrodami, więc ci, którzy nie oddali krwi, zapraszamy Was, oddajcie ją, weźcie swój voucher i przyjdźcie do nas na strzelnicę. Jeśli chodzi o strzelnicę, to może powiemy coś więcej na ten temat. Ja na niej byłem, widziałem i tam są fajne repliki i nie tylko. Jeżeli mógłbym przybliżyć strzelnicę, oczywiście, jest to strzelnica elektroniczna. Nie strzelamy z broni prochowej, ale strzelamy z oryginalnych replik pistoletów czy karabinów. I no, strzelamy do celów elektronicznie, ale wszystkie winki rejestrują się, więc no, dają nam taką możliwość troszeczkę wejścia w skórę człowieka, który musi stanąć po drugiej stronie i bronić się, więc w dzisiejszych czasach jest to dobra taka prawka do tego, aby przygotować się do tego rzemiosła. Jest to, proszę Państwa, ogromny ekran, bardzo duży ekran i są na nim wyświetlane wizualizacje. Tak, i cele oczywiście. Tak. No, można powiedzieć, mamy mnóstwo
naprawdę mnóstwo scenariuszy, od takich, można powiedzieć, prostych, po misje bojowe, które należy wykonać. Powiem szczerze, że cena za strzelnicę jest mocno przystępna, bo jeżeli przychodzicie Państwo rodzinnie i zechcecie jednak odwiedzić ekspozycję, to my Wam dajemy zniżkę na strzelnicę, więc można powiedzieć, opłaca się, ale też przy okazji mogą Państwo jakby zaczerpnąć troszeczkę historii, tej naszej lokalnej, bo muzeum przede wszystkim mówi o naszej lokalnej historii, a Kurpie i ten teren północnego Mazowsza to jest obok Podlasia, teren, który najdłużej opierał się władzy komunistycznej i ci nasi dziadowie, pradziadowie przelali wiele krwi w tym nierównym starciu i można powiedzieć, że dzięki ich ofierze mamy dzisiaj wolną Polskę. Także można powiedzieć, że przyjemne z bardzo pożytecznym łączymy. Ja zachęcam oczywiście, będziemy Państwa informować jeszcze na bieżąco o tych wszystkich imprezach i spotkaniach, o których właśnie mówił Mariusz na 88,5 FM. Znajdziecie też te informacje na naszej stronie radiowej. I przypomnijmy, najbliższe spotkanie, Noc Muzeów, już 13, w najbliższą sobotę. Dokładnie. A zapraszam Państwa, Mariusz Dawidko, pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycja zawierała lokowanie produktu. Radio Oko.